Siemanko, siemanko, dzisiaj jem lud ekipy na dachu, jest tutaj lud ekipy, no i wiecie co, muszę tutaj tak ogarnąć, żeby tam wejść, więc będzie ciężko, będzie naprawdę, wiecie, z tym ciężko, albo może nie będzie ciężko, ale lud ekipy muszę gdzieś położyć na dachu w ogóle, no i dobra, lud ekipy muszę gdzieś tutaj położyć, mordy. Tak żebyście widzieli, hopsa, ła, 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 dobra, jest położony, a my teraz, znaczy no ja, muszę teraz po prostu, wiecie, przejść na drugą stronę, przechodzę jak gdzie, ła, uhuhu, zabolało, maczuga boli, trochę zabolała, kurde, tutaj wiecie co jest? Dobra, ten krzak pieprzony, cholerny, o, będzie bolało mordy, albo i nie, dobra, jestem na dachu, wow, więc się mordy udało, jest fajnie, i zjem teraz sobie tutaj na tym dachu loda ekipy, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Tutaj piękny widok, można to tak powiedzieć. Nadal mam przeziębienia, ale otwieram teraz loda ekipy mordeczki i sobie jemy. I powiem wam tak, że fajnie jest. Naprawdę super. I to jest content, no nie? I to jest też konkret. No spróbuję tego smaku. Nie wiem czy jadłem, czy nie, ale spróbuję. A teraz opakowanie po lodzie ekipy sprzedam na Allegro albo na Aligrze. Bo tak przecież, wiecie, dzieciaki robili. Opakowanie chowam do kieszeni. A szczerze mówiąc to po to, żeby tutaj nie śmiecić, tylko zostawić porządek. I powiem wam tak, dobry ten lód. I wiecie po ile? Wiecie po ile, bo byłem po piwka. A to się okazuje, że lód ekipy za złoty 50. Bardzo fajnie. Za taką kwotę mogę kupować. No i szczerze mówiąc, to muszę wam powiedzieć, że gdybym tam spadł, to by była lipa. Fajnie się chodzi po tym dachu. Naprawdę fajnie. Tutaj jest, no tu jest wysoko, mega wysoko. I ja mam szczęście, że tutaj właśnie będę musiał i mogę po prostu zejść o wiele łatwiej. Szczerze mówiąc, o wiele łatwiej. Tylko że tutaj jest taka blacha i ona się nagrzała. Jest gorąco. No i szczerze, jeżeli wam się podoba taki content na kanale, patyczek wkładam, wiecie, do kieszeni. Chowam do kieszeni, żeby po prostu nie brudzić. Ale powiem wam tak, jeżeli taki content wam się podoba na kanale, no to będę szukał kolejnych miejsc, gdzie będzie można wejść jeszcze wyżej, jeszcze fajniej, jeszcze po prostu ekstremalnie. No i mordeczki, to na co czekałem. Czyli po prostu pomki. Ojej. Brawo, super. Ekstra mordy. Bardzo fajnie. Ale teraz chyba to, co najbardziej lubię, czyli wypijemy piwko. Piwko, bo bez piwka?
Siemano, siemano. Ło, muszę tutaj poprawić sobie, tak żebyście mnie widzieli. I szczerze mówiąc, to chyba tutaj dam, żebyście mnie widzieli. Ja sobie, mordy, piwko wypiję. No i przy piwku sobie fajnie pogadamy, co? Siema, jestem z powrotem. I powiem wam tak, że właśnie pomyślałem, no nie o tym, żeby nagrywać takie filmy. Pomyślałem, żeby teraz, powiedzmy, coś zrobić na jakiejś fabryce, czyli wejść na fabrykę, na dach fabryki, a dalsze miejsca to już wiecie, wykombinuje się, pomyśli się, bo po prostu polubiłem taki content, wiecie, Spider-Man, no nie, ciach, 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 pyk, 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 no nie? Wiem, że jest taki content już na polskim YouTube, ale dopiero teraz, wiecie, dopiero teraz po prostu zacząłem myśleć o takim kontenciku, żeby taki kontent też był na kanale, więc myślę, że bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Oczywiście puszkę wezmę, tutaj nie śmiecę mordy, tutaj wchodzę dla kontentu, wiecie, tak żeby film nagrać sobie i dopijamy, wyrzucam puszeczkę, schodzę. W ogóle przedszkolanka, pani przedszkolanka, tak jest grzeczniej, do mnie, wiecie, zauważyła mnie i mówi, trzeba było wejść jeszcze wyżej, a ja teraz Pałac Kultury. No, no ale no co, jak ktoś ma takie hobby, no to co, co za problem, tak, co za problem. Tutaj zejść jest bardzo łatwo, szybko. No. Ojeju. I szczerze mówiąc, tutaj to się poce, bo tutaj jest tak gorąco. To wszystko jest tak nagrzane, mordy. Ojej. Wypija się szybko piwko i się spada, bo mega gorąco. Widzimy się chyba, jak będę po prostu już schodził stąd.